musiałam wam pokazać ten przepis. Jej to fam, witam was ponownie na moim kanale New Day, New Blessings. Słuchajcie, wstałam dzisiaj rano mega zmęczona, a to dlatego, że Ogi wpadł na taki pomysł wczoraj, żeby zacząć nowy serial. Serial Mogę Cię Zniszczyć na HBO mega polecam, ale na własną odpowiedzialność, bo wczoraj siedzieliśmy chyba do godziny drugiej, no i teraz czuję konsekwencje tego, bo jestem naprawdę mega zmęczona, ale mimo wszystko stwierdziłam, że dzisiaj i tak będę miała dobry dzień, więc wstałam rano i chwyciłam za aparat i stwierdziłam, że zrobię takiego luźnego vloga. Od jakiegoś czasu umawiam się z Darią, żeby zrobić wspólny trening i tak w końcu się umawiałyśmy, że nie mogłyśmy się umówić i dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień, że zrobimy wspólny trening. Ja ostatnio mam tak, że właśnie trenuję dwa razy w tygodniu Muay Thai i dwa razy w tygodniu robię takie treningi siłowe i widzę, jak moja sylwetka się zmienia, co jest mega fajne, ale z drugiej strony myślę, że też jestem w takim miejscu, gdzie może zrezygnowałam trochę z pokazów. Przynajmniej pokazy nie są czymś, do czego aspiruję, bo wiadomo, jak się robi pokazy, to sylwetka też powinna wyglądać nieco inaczej, a ja teraz jestem bardziej umieśniona i myślę, że bardziej właśnie wpasowuję się teraz w komercję, czyli wiecie, takie reklamy typu Colgate, kosmetyki i tego typu rzeczy, także u mnie też się troszeczkę pozmieniało z tą pracą, ale jestem szczęśliwa z tego właśnie, jak moja sylwetka się kształtuje, plus z tego ogólnie, w jakim jestem miejscu. Ale mimo tego, że mówię, że teraz nie będę robiła pokazów zbyt często, to kilka dni temu w sumie zrobiłam jeden pokaz. Jakby no wpadały takie rzeczy, oczywiście nie mówię, że ich nie będę robiła, natomiast to na pewno nie jest mój fokus na chwilę obecną. Ale wiecie co, wydaje mi się, że to jest temat na inny dzień. Jeżeli będziecie chcieli, żebym porozmawiała jeszcze trochę właśnie o tym modelingu, o mojej ścieżce teraz z pracą i sylwetką, to myślę, że mogę o tym opowiedzieć troszeczkę w przyszłości. Tylko dajcie znać w komentarzach. Anyway, myślę, że teraz zabiorę się za śniadanie, a później za trening. I dzisiaj muszę też się pouczyć, bo mam egzamin końcowy 26. Dla tych, którzy nie wiedzą, studiuję psychodietetykę. Hey, ladies and gentlemen, zapraszam was do mojej kuchni. Teraz zrobimy na śniadanie tosty francuskie z chlebem razowym. Dwa jajeczka, bo zrobimy dwie porcje. Jajeczko. Dokładnie tak. Dodamy trochę mleczka. Tym razem będzie mleko sojowe. Ja nie jestem fanką mleka sojowego, ale niech będzie mleko sojowe, bo takie właśnie kupiłam. A normalnie użyłam na przykład mleka migdałowego albo mleka... Jakie jeszcze używam Ogi? Użyłam mleko kokosowe. Ryżowe. Ryżowe też lubię, ale tylko czasami, bo ryżowe jest takie słodkie. Ja najbardziej lubię owsiane. Owsiane? Tak, jest tak kremowe. No właśnie, owsiane dla mnie jest zbyt słodkie, a to sojowe jest dla mnie takie kremowe, ale takie, nie wiem, mdlące, takie, nie wiem, nie dla mnie. Cynamon, miód. Okej, pół łyżeczki cynamonu. O nie, poczekaj, wezmę lepszy talerz. To niech teraz tak nasiąknie tym jajkiem. A żeby reszta jajka się nie zmarnowała, to mamy jeszcze tutaj kierniku. O. To co nie wsiąkło i tak będzie. Hehe. Zazwyczaj dodaję właśnie miód do mojego tosta i czasami, jak naprawdę mam ochotę na coś mega słodkiego, to ja jeszcze poleję odrobiną miodu, ale zazwyczaj jest ok. Plus banany są do tego ekstra też. Dobra, trening rozpisany. Ja zazwyczaj jestem taką osobą, która woli zapisywać rzeczy na papierze, więc ja wolę kartkę i papier i wtedy jestem w stanie wylać wszystkie swoje emocje, myśli, a później w razie czego mogę to przenieść do telefonu, ale tutaj sobie sama po prostu zapisałam właśnie w telefonie, więc nie wiem jak z wami jest, czy wolicie na przykład zapisywać rzeczy na laptopie, na telefonie, czy wolicie właśnie zapisywać na kartce. I czy wy macie tak, że jak macie fajny outfit, to was motywuje do zrobienia treningu, bo na przykład ten outfit jest Ocean Apart, to nie jest płatne ani nic takiego, po prostu wam pokazuję ten outfit, bo jestem w nim zakochana. Mega mi się podoba. Jest Oceans Apart. Dobra, let's go.
Słuchajcie, jestem już z Darią i zaraz zaczniemy trening i mam tutaj rozpisany cały trening full body. Zaczniemy od obwodu rozgrzewkowego, później zrobimy pierwszy obwód, drugi obwód i zrobimy na sam koniec taki finisher na pośladki. Can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. Powiem wam, że to unoszenie nogi bokiem, moim zdaniem jest, to jest takie niepozorne ćwiczenie, bo wydaje się takie proste, ale naprawdę czuć to tam, gdzie powinno być czuć. Tak? Czuć to tam, gdzie powinno być. Najgorsze ćwiczenie. Super, zaczynamy drugi obwód. Please excuse me, your honor, but you can't hold me no longer. Can't you feel the vibrations? I broke out and left traces. Go ahead, try catch me if you can, man. You'll be looking all night, I'm a Sandman. New York, London to Japan. I'ma show the whole world who I am. One is for the books. All these chances I took still. I move straight on these rooks now. Hold me up or hold me down. Have my back or hold my crown. Either you with me or not. But you better give all you got, cause I break the chains. Can't control me. I got the power. I got the keys. Wróciłam z siłowni i postanowiłam zrobić taki makaron z tofu i z takim sosem pomidorowym. Nie jestem wegetarianką, natomiast od czasu do czasu właśnie staram się jeść tak roślinnie i właśnie szukam po prostu różnych sposobów na to, żeby sobie urozmaicić te moje posiłki. I ostatnio jak zrobiłam ten posiłek, to zrobiłam je z takimi parówkami sojowymi. Było przepysznie, ale tym razem stwierdziłam, że po prostu użyję takiego wędzonego tofu, więc to będzie kolejny taki eksperyment. I jak chodzi o tofu, to ja jestem fanką na przykład rozgniatania tego tofu wcześniej i doprawiania tego dobrze i później po prostu takiego wrzucania sobie na patelnię a la tofucznica. I też dodam do tego cukinię, bo lubię sobie czasami właśnie tak przymycać po prostu różne warzywa. No cukinia nie dodaje za bardzo smaku przynajmniej. Ale doda nam trochę wartości odżywczych. Jak chodzi o moje tofu, to uwielbiam je doprawiać kurkumą. I tam jest taka kurkumina, która działa przeciwzapalnie, jest super składnikiem. I do tego musicie na przykład dodać właśnie odrobinę pieprzu czarnego. Sprawia, że to jest bardziej biodostępne i lepiej się wchłania. Czasami właśnie korzystam ze świeżych pomidorów, albo czasami użyłam takiej pasaty, ale najważniejsze jest, żeby po prostu sprawdzić ten skład. Tutaj na przykład mamy pomidory 99%, mamy tutaj sól i mamy bazylię, więc ogólnie jest spoko. Mogę szczerze polecić tą pasatę. I nie wiem jak wy, czy wy też na przykład dolewacie sobie wody później na sam koniec, żeby jeszcze upewnić się, że ta butelka jest taka pusta i macie wszystkie pozostałości po prostu w swoim sosie, bo moja mama w sumie zawsze tak robiła, ja też teraz tak robię. Ale wiecie, no waste. Posypałam to mozzarellą i voila, mam tutaj porcję dla mnie i dla Ogi. Wiem, że to nie jest filmik What I Eat in a Day, co jem w ciągu dnia, ale musiałam wam pokazać ten przepis, bo to jest przepyszne. Ogi, próbowałaś? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale ostatnio próbowałam, to jest okej. Mm.
To mi doda energii na to, żeby się pouczyć. Przynajmniej godzinę. Albo dwie. Bo ktoś mnie pokocha, tak nagle zawirował. Ktoś mnie pokocha, naprawdę nie jadam. To w ucznicy. To w ucznicy? Teoretycznie w każdym moim przepisie z tofu robię to w ucznicy, bo to w ucznicy to jest po prostu rozgniecione tofu podsmażone, jak jajka. A to mi czasem nawet bardziej smakuje, bo czasem mam tak, że jajka mnie uczytają. Słuchajcie, słoneczko jeszcze świeci, jest piękna pogoda i tak sobie pomyślałam, że może pójdę się jeszcze przejść na taki spacerek, póki jeszcze można, więc myślę, że skorzystam z tej pogody i zresztą nie wydaje mi się, że coś ciekawego jeszcze się wydarzy w tym vlogu i w tym dniu. Także tutaj zakończę tego vloga, mam nadzieję, że Wam się podobał taki vlog, który jest luźniejszy. No i co, nie zapomnijcie polajkować, zasubskrybować i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!